Cześć, cześć, witam serdecznie na kanale Fitness bez ściemy. Ja nazywam się Alicja, jestem waszym trenerem fitnessu i jogi i zapraszam na nasze nowe ćwiczenia, trening na dolną część ciała z przysiadami. Przygotujcie się i zaczynamy. Małej, krótkiej rozgrzewki. Bardzo ważne jest, żeby rozgrzać mięśnie, przygotować stawy, szczególnie stawy biodrowe. Przestępujemy z nogi na nogę, prawa, lewa. Trzymamy sylwetkę ładnie wyprostowaną. Oddychamy swobodnie, głęboki wdech, powoli wydech. I 4, 3, 2, 1. Masz rym w miejscu. Mocno ściągnięte pośladki, żebyście nie kołysali biodrami. Biodra są ustabilizowane przez mocne mięśnie pośladków i jeżeli możecie, to też ściągamy mięśnie brzucha. Był już filmik na ten temat, jeśli ktoś nie widział, to dam tutaj link, żebyście sobie obejrzeli, jak pracować mięśniem brzucha. 4, 3, 2, 1. Zaczniemy najpierw nogi szeroko. Mogą być na szerokość waszych barków i lekko stopy skręcone na zewnątrz. Przy schodzeniu na dół ciągniemy kolana na zewnątrz, tak żeby one szły w tym samym kierunku, były skierowane co wasze stopy. Wdech na dół, wydech do góry. Ważne jest, żeby przy schodzeniu na dół trzymać stopy płasko na podłodze, nie unosić pięt. Czyli schodzimy niżej tylko, jeżeli dalej pięty są na podłodze. Wdech na dół, wydech do góry. Jeśli możecie, to jeszcze 10 powtórzeń. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. I 2. A, jeszcze jeden. Jeden. Wracamy do kroku na boki. Stopy równolegle do siebie, żeby prawidłowo nam pracowały nasze stawy, kostki i kolana. I teraz noga do tyłu, jak najdalej. Wersja trudniejsza. Schodzimy. Tylna noga, kolano w dół. Noga przednia, stopa dalej, skierowana do przodu. Wdech, wydech na początek, do środka. Wdech, wydech. Jeśli możecie, to jeszcze 10 powtórzeń na każdą stronę. 10, wdech, wydech. 9, 8, 7, 6. Wdech na dół, wydech do przodu. 5, 4, 3, 2,
Jeden. Wracamy do marszu. Mocne pośladki. Sylwetka prostowana. Ściągacie barki. Łopatki do tyłu. I jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. To sama pozycja. Lub jeśli schodzicie bardzo nisko, stopy są płasko, to stopy skierowane do przodu. Wdech i wydech. Kiedy wracamy do sylwetki wyprostowanej, kolana są lekko ugięte. Nie blokujcie stawów. Wdech i wydech. Pilnujcie, żeby barki były zawsze wyżej przy przysiądzie niż biodra, żebyście tutaj nie pochylali sylwetki do przodu, tylko schodzili na dół. Biodra pracują, nogi, pośladki, uda. Może jeszcze 10 powtórzeń. 10. 9. 8. 7. 6. 5, jeśli z uśmiechem na twarzy, albo zróbcie przerwę. 4, 3, 2, 1, krok do boku. Sylwetka pilnujemy, czy łokcie skierowane są do tyłu, czy czujemy, jak rozciąga się klatka piersiowa, okolice barków. Nie garbimy się. Cztery, trzy, dwa, jeden. Znowu przysiady na szerokość barków lub teraz troszkę bliżej, może na szerokość bioder. Znowu stopy lekko mogą być skierowane na zewnątrz. Jeśli są skierowane na zewnątrz, to tak samo kolana wypychamy lekko na zewnątrz, żebyście nie łączyli kolan. Wdech i wydech. Pilnujcie, czy blokujecie stawy. Chodzi o to, żeby pracowały mięśnie. Nie chcemy obciążać stawów kolanowych. Może 10 powtórzeń ze mną? 10. 9. 8. 7. 6. Ogień w nogach. 5, 4, 3, 2, 1. Potrząsamy, rozluźniamy mięśnie nóg. Uda. Dobrze. Balans na prawej nodze. Mocno pracuje pośladek z prawej strony. Wdech noga na zewnątrz, wydech do środka. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Trzymamy mocny balans. 10, jeśli możecie. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Zmiana nogi, mocny pośladek z lewej strony. Wdech na zewnątrz, wydech do środka noga. Wdech, wydech. Staracie się biodra trzymać cały czas skierowane do przodu, żeby nie skręcać sylwetki, bo będziecie czuli w lewym kolanie. To ma być sama noga, żeby pracowały wewnętrzne i zewnętrzne mięśnie uda. Wdech i wydech. Jeśli możecie,
Numer 10, 9, 8, oddychamy powoli, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Znowu krok do boku, mniejszy lub większy, albo schodzimy niżej z biodrami do przysiadu. Wdech i wydech. Sprawdzamy ułożenie, ustawienie naszych stóp i kolan, żeby Wam nigdy nie uciekały do środka. Wtedy za bardzo obciążacie stawy, kostka i kolano. Wdech i wydech. 10. 9. 8. 7. Dajecie radę? 6. 5. Wdech na jedną, wydech na drugą. 4. 3. 2 i 1. Świetnie. Krok do boku. Cztery. Trzy. Dwa. I 1. Teraz stopy na szerokość bioder lub nawet troszkę bliżej siebie. Schodzimy do przysiadu, przy wydechu unosimy na wydech, wydech. Jeżeli macie problem utrzymać równowagę, robić przy ścianie, krześle czy przy stole. Pilnujcie, żeby nie przechylać sylwetki do przodu, bo pracują nie tylko nogi, ale boczne mięśnie brzucha. Wdech i wydech. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prawa noga. Wdech, schodzimy do przysiadu. Wydech, staram się unieść prawą nogę, nie musi być wysoko. Wdech, wydech. Ostatnie 10 powtórzeń. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Rozluźniam mięśnie i porozciągamy. Lewa noga, kolana na podłodze, prawa wyciągnięta do boku, wyprostowana. Dłonie przed sobą, na szerokość barków, przy wydechu. Pochylam sylwetkę do tyłu. Ramiona są wyprostowane. Schodzą biodra. Rozciągamy nogi. Szczególnie prawą stronę. Wdech i wydech. 10. 9. 8, 7, 6, wdech, wydech, 5, 4, 3, 2, 1. Mogą być biodra wyżej lub niżej, w zależności jak mocno macie rozciągnięte
mięśnie nóg. Sylwetka może być wyprostowana. Z klatką piszemy wysoko albo schodzimy na przedramiona. I wytrzymujemy w tej pozycji. Pilnujcie, żebyście nie wyciągali barków, łopatek do góry, tylko żeby kręgosłup był jak najbardziej płaski. Wytrzymujemy 10, 9, 8, oddychamy spokojnie, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana nogi. Na prawym kolanie, lewa noga do boku. I to samo. Wdech do przodu, wydech ruch do tyłu. Czujcie, jak rozciągają się pośladki, odcinek lędźwiowy, ale również wewnętrzna część lewej nogi. Jeśli moje mięśnie są mocno przykurczone, to będzie też odczuwalne w prawej. Wdech i wydech. 10, 9, 8, wdech do przodu, wydech. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i trzymamy. Klatka wisi wyżej albo opuszczamy. Ale jeśli czujecie, że zaokrąglacie plecy, że broda ciągnie w dół, to wtedy trzymać ramiona wyprostowane. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie rozciągające pośladek i biodro. Lewa noga przed sobą, lekka ugięta w kolanie. Teraz w zależności, jak te mięśnie będziecie czuć, może być poniżej, tu z przodu nogi, poniżej kolana, albo powyżej. Staram się ciągnąć prawe kolano w dół. Jeśli jesteście bardziej rozciągnięci, to wtedy lewa stopa płasko na ziemi i przyciągamy jeszcze klatkę piersiową w stronę nogi, a nogę ciągniemy do siebie. Też znowu, żebyście nie zaokrąglali pleców. To jest bardzo ważne ułożenie bioder. Muszą te biodra być tak pochylone do przodu. Czyli czujecie, że przesuwacie biodra, klatkę piersiową do przodu, a nie w ten sposób. Jeśli jest tak, to noga musi być niżej. Byście poczuli ten ruch bioder. Trzymamy. 10, 9, 8. Tu powinniście z prawej strony czuć mięśnie, jak się rozciągają. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana nogi. To samo niżej. Zawsze sylwetka jak najbardziej wyprostowana. Powyżej kolana na udzie lub prawa stopa płasko i jeszcze próbujemy dociągnąć klatkę piersiową, ale również ruch z bioder. Takie przechylenie do przodu i w dół. I trzymamy. 10, 9, barki na dół ciągniemy. 8, 7 z oddechem, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Wstajemy i jeśli ktoś czuje, że chce drugą serię zrobić, to jak najbardziej możecie zrobić albo traktować to jako jeden całościowy trening na dolną część ciała. Jeśli Wam się podobało, to kciuki do góry. Przyjmijmy teraz piątkę za wspólne ćwiczenia kolejne i czekam na Wasze komentarze poniżej filmiku.
Życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się i ćwiczcie regularnie. Do zobaczenia, pa!